Dzisiejszego dania będziemy potrzebować pół cebuli, 250 ml wina, pół kilo boczniaków, oliwy z oliwek oczywiście, wywaru, litr, jak przygotujecie, to będzie odpowiednia ilość, i tak nie wszystko zostanie zużyte, ale żeby było więcej niż mniej. Dużo sera pecorino romano, risotto 350 g i masło. Zaczynamy od dodania boczniaków. Więc oliwy dodajemy raz, boczniaki dwa. Jak nie lubicie grzybów, no to można oczywiście zastąpić je czymś innym, kiełbasą, cukinią, słoniną, na co macie ochotę, na dobrą sprawę. Lecz dzisiaj zrobimy oryginalny przepis risotto na grzybach. Jak już widzimy, że nasze grzyby już tak zmiękły i tak zaczynają puszczać soki i czuć je w powietrzu w ogóle, że tu grzyby się smażą, wtedy dodajemy natki pietruszki dla smaku i żeby trochę było bardziej kolorowo. Smażymy nasze grzyby na minimalnym ogniu, żeby powolutku wypuściły te wszystkie aromaty z siebie. Dobrze? Z siebie. I żeby je nie przypalić, żeby to wszystko tak, jak to powiedzieć, nie dostało takiego szoku termicznego. Dajemy oleju do drugiej patelni, nie żałujemy, o, jak już olej jest dodany, to dajemy cebulę, na jeszcze taki pół rozgrzaną patelnię musimy dać, trochę rozmieszamy i ogólnie smażymy naszą cebulę na średnim ogniu, nie chcemy jej przypalić, więc ona musi też tak powoli dojść do siebie. Jak osiągnie szklono-złoty kolor, wtedy oczywiście będziemy nasze risotto dodawać. Jak nasza cebula już się tak ładnie zeszkliła i koloru też podłapała, dodajemy naszego risotto i mieszamy, podsmażamy. Risotto lubi być mieszany, czyli tak jak mówiłem Wam przy jednym z przepisów, teraz robimy technikę risottare, czyli ciągle mieszamy. Risotto nie może przywrzeć do patelni, więc z tego powodu on lubi właśnie być ciągle mieszany. Nie możemy go zostawić, oczywiście. Ile trzeba gotować samo risotto? Na opakowaniu jest zawsze napisane 18-15 minut, ale to teraz, jak jest na patelni, nie wlicza się. Liczymy 18-15 minut od momentu dodania wina do niego. Po 2 minutach smażenia razem z cebulą, kiedy te smaki się ożeniły już prawie ze sobą, dodajemy 250 ml wina do naszego risotto i mieszamy. No, zapachy są niebiańskie po prostu. Teraz alkohol musi odparować. Jak odparuje nasz alkohol, to będziemy co jakiś czas dodawać naszego wywaru do risotto, żeby nie wyschło.
Chodź, pokażę tobie coś. Zobaczcie, jak ładnie w siebie już wchłonęło to wino. Alkohol już wyparował. I wszystko poszło do mojego nosa. Mi amore. I teraz, jak już mamy tak wyglądające risotto, dodajemy. Na samym początku jedną chochelkę wystarczy. Szczerze, dodam jeszcze jedną chochelkę. O, zobaczcie. O. I to tak mieszamy. I co 5, maksymalnie 6 minut, tak przez 15 minut będziemy gotować. I oczywiście przed podaniem musimy sprawdzić, czy same risotto jest gotowe. Bo jak nie, no to możliwe, że jeszcze potrzebuje trochę czasu, żeby się ugotować, żeby doszło do siebie. Każda kuchenka jest inna, więc lepiej sprawdzajcie przed podaniem. Jak minie 15 minut, sprawdźcie. Jak myślicie, że jeszcze trochę potrzeba, no to niech jeszcze trochę pogotuje się wam. Zobaczcie, jakie to kremowe się robi. Jeszcze mamy 4 minuty, żeby nam się risotto ugotowało i przed samym końcem dodajemy naszych grzybów do naszego risotto i mieszamy. Zobaczcie, jakie kremowe to się robi. O, zobaczcie. Jak ładnie to wygląda. I teraz jeszcze, bo już widzimy, że trochę nam zanika, nie chcemy, żeby nam suche to było, dodajemy jeszcze niewiele. Teraz już niewiele, tak? O. O. O, tak. Wystarczy, bo grzyby też, jak dobrze wiemy, lubią wchłaniać płyn. No i tak mieszamy. Widzimy, jakie kremowe? O, właśnie o to nam chodzi. I teraz jeszcze dodajemy masła do tego. To jest tak 15 gram, nie więcej. Jeszcze potrzebuje trochę tego. I mamy dosłownie jeszcze 2 minuty do samego końca. I tak mieszamy. I za niedługo będziemy nakładać. Już nasze risotto się zrobiło, doszło do siebie. Teraz czas nałożyć. O, bierzemy. Nakładamy. Ładnie kremowy po prostu. Niesuchy. O. I do tego, moi drodzy, dodajemy jeszcze ser. O. I nakładamy też, moi drodzy, na drugi talerz, bo nie tylko nasza córeczka będzie to jadła, ale i my. Więc ło. Dajemy trochę na górę, tak samo ser, bardzo ładnie, ok,
coś o takiego, żeby to tak ładnie też wyglądało i było smaczne. Mam nadzieję, że przepis się Wam podobał. Będziecie chętni do wypróbowania jego i życzę Wam miłego dzionka. Do usłyszonka. Cześć wszystkim.